końca Ciebie zapowiadam, nie wątpię nam. Swoje kolekcje jest grupa granatowa. Witamy Was serdecznie. Podejdźcie bliżej do Żony Matki Najświętszej. Przynieście jej teraz jeszcze swoje intencje. W Waszej grupie w tym roku wyruszyło 94 pątników, a 171 pątników duchowych odprawiło swoje intencje w domu i w swoich paradach. Cieszymy się, że kolejny raz do Żony Matki Najświętszej doprowadzi Was przewodnik ksiądz Jacek Kościński. Jacku, witamy i dziękujemy za 9 dni rekolekcji. Pamiętajcie też, że w tym dniu wspierał Was przez 3 dni wędrówki. Był z Wami pierwszy patronist polskiej pielgrzymki, spowiednik tej grupy ksiądz Janka Zmierza. Waszą też grupę wędrowało dwóch kierunków, Lerek Mariusz oraz Lerek Jakub, ale też widzę, że na jasną górę wkracza ksiądz Lerek Tomy. Witamy serdecznie i dziękujemy za wsparcie. Szczególną pracę w Waszej grupie, szczególnie apostolat, podjęły osoby świeckie, brat Marek, siostra Marta, siostra Emelina, brat Przemek, brat Mariusz oraz brat Mateusz. Również w Waszej grupie służyli patronistrze polskiej pielgrzymki, ksiądz Jarosław Pokrzanowski oraz diakon Marcin Kędzior. A także w Waszej grupie wędrowała część informacji, siostra Konsola. Jesteście u stóp Jasnej Góry na drogi. Podziękujcie Bogu za 9 dni rekolekcji. Klęknijcie proszę jeszcze chwilę w studniku. Zapatrzenie głęboko w swoje serce. Przedstawcie Matce Najświętszej to, co Was cieszy, to, co Was nurtuje. To, co wróciło Wam właśnie w tego rocznym tygodniu. Niech ona Was wysłucha. I zapraszam Was, przejdźcie do nas w skupieniu, w modlitwie do jednego z najgorszych miejsc, jakie jest na Kościół Polski, do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Grupa granatowa, witamy jeszcze raz serdecznie u stóp Jasnej Góry. Jesteście szczególnie z miejscowości Płońsk, Raciąż, Wyszogród, mniejszych miejscowości wokół tych większych ośrodków. Witamy serdecznie granatowo.